Witam serdecznie, proszę się przedstawić, skąd przyjechałeś? Krzysztof Oleński, przyjechałem z Ursynowa, z Warszawy. Dlaczego Korwin? Korwin ma szansę skupić środowiska wolnościowe i mam nadzieję, że mu się to uda i będę mu w tym pomagał na jesieni. A nie uważasz, że kolejne wolty środowiska związanego z Januszem Korwin-Mikke trochę psują tą szansę? Trochę psują i bardzo dużo dają nowych szans, dlatego że sztucznie byłoby, gdyby się nic nie działo. Muszą być jakieś konfrontacje, jakieś spory, jakaś konkurencja. Konkurencja wzmacnia, więc myślę, że to będzie bardzo korzystnie. Myślę, że można, w ogóle trzeba robić dużo różnych organizacji, zwłaszcza stowarzyszeń, nie tylko partii. Ja jestem na przykład członkiem Partii Libertariańskiej i równocześnie się też zapisałem się do Korwina, mam nadzieję, że zostanę przyjęty, mimo tego, że jestem członkiem innej partii. No ale uważam, że trzeba tworzyć dużo różnych organizacji niepartyjnych, jakichś stowarzyszeń czy fundacji, które by działały praktycznie, nie tylko szerzyły idee, ale przede wszystkim działały praktycznie, czyli robiły rzeczy, które mają praktyczne, bardzo konkretne, materialne znaczenie dla różnych ludzi. Czy to znaczy, że Partia Libertariańska generalnie popiera Janusza Korwin-Mikke? Generalnie nie popiera Janusza Korwin-Mikke, nigdy nie było takiej uchwały. Bardzo wielu członków Partii Libertariańskiej ma duży dystans do Korwin-Mikke. Niektórzy, powiedziałbym, nieliczni są pozytywnie nastawieni. Znaczy, to nie jest też tak zero-jedynkowe, natomiast wszyscy mamy zastrzeżenia, myślę, że ty również, każdy z nas ma jakieś zastrzeżenia. Natomiast w Partii Libertariańskiej te zastrzeżenia są bardzo konkretne. Wydaje mi się, że to nie powinno być jakimś bardzo dużym problemem i jest możliwa współpraca nie tylko Partii Libertariańskiej, ale KNP, być może innych środowisk wolnościowych, czy na przykład Kukiza też, który Kukiz napisał przecież u siebie teraz, że koniecznie trzeba pójść razem, w sensie, że organizacje wolnościowe mają iść razem na jesieni. Co takiego jest za tym elementem wspólnym Partii Libertariańskiej, Partii Korwin, ewentualnie tych innych środowisk, o których tutaj wspomniałeś i na jakie zmiany liczysz po ewentualnie zwycięstwie tej opcji? Znaczy ja liczę na to, że będzie wynik ewidentnie dwucyfrowy i pozwoli to wejść nie 5 czy 12 posłom, tylko kilkudziesięciu. Czyli mówisz już o wyborach parlamentarnych w tym momencie? Mówię o wyborach parlamentarnych, bo one są istotne, bo prezydenckie są po to, żeby się troszeczkę zorganizować, zaktywizować, policzyć troszeczkę, żeby zobaczyć, ilu kandydatów zbierze 100 tysięcy podpisów, ilu kandydatów przekroczy próg 1%, taki symboliczny, kto jakie ma poparcie realne. No, ten, kto wygra, wcale nie wiadomo, czy Korwin wygra. Ja mam nadzieję, że wygra Waldemar Deska, który uważam, że jest lepszym kandydatem od Korwina w wyborach prezydenckich. I myślę, że ma spore szanse wygrać z Korwinem. No, zobaczymy, policzymy się, czy najpierw trzeba stawiać na współpracę nie tylko w wyborach prezydenckich, nie tylko w zbieraniu podpisów, ale przez cały czas już teraz współpracować po to, żebyśmy się lepiej poznali, dograli, po to, żebyśmy różne rzeczy pozytywne zrobili. No, oczywiście zobaczymy, kto jaki będzie mieć wynik, to nam też ułatwi wybór, za kim mamy stanąć, kogo mamy słuchać bardziej przy układaniu koalicji na jesieni. A wracając do tych pożądanych zmian w państwie, co to miałoby być? No, mówię o zmianach ustrojowych. Likwidacja Sejmu i Senatu wydaje mi się taką rozsądną propozycją na teraz, tak? Czyli co, ustrój przedstawicielski, parlamentarny zupełnie likwidujemy? Znaczy likwidacja i przeniesienie części uprawnień do prezydenta, część uprawnień do samorządów, część uprawnień do przedstawicielskich organów, czy po prostu na przykład ustanowienie konstytucji można zostawić ludziom. Tak wiadomo, że jakaś elita będzie pisała konstytucję, a później uchwalał ogół obywateli.
To jest rozsądne rozwiązanie. Władzę wykonawczą niech sprawuje rząd wybierany przez prezydenta. To jest taki stan, który tymczasowy jest bardzo podobny do obecnego, który by dużo zmienił. Nie jestem zwolennikiem JOW-ów, jeżeli pan o to pyta. Ale prezydent, rozumiem, wybierany w demokratycznych wyborach powszechnych. Jest. No na razie tak mamy. Ja jestem zwolennikiem monarchii dziedzicznej, ale to nie mówię, że jest to do wprowadzenia teraz. Znaczy krokiem, który jest realny, to jest likwidacja Sejmu i Senatu, który obecnie tak właściwie nie ma żadnej funkcji, praktycznie nie pełni, bo on tylko przepisuje ustawy europejskie, jak się Unia rozluźni albo rozwali w ogóle. Gdzieś tam troszeczkę będzie miało miejsca, bo może Grecja wystąpi, może Wielka Brytania wystąpi, albo część, prawda? Więc to może mieć miejsce. Rola Sejmu, prawda, przepisywanie tych ustaw i rozporządzeń nie będzie miało znaczenia, skoro one i tak obowiązują, to po co je przepisywać. Prezydent może więcej obowiązków wziąć, no, a najważniejsze jest to, żeby samorządy miały dość szerokie uprawnienia ustawodawcze. A co z systemem podatkowym? No też niech ustalają samorządy system podatkowy. Jakiś tam podatek, czy podatki, moim zdaniem podatki centralne powinny być płacone wyłącznie przez samorządy. Znaczy organizacje takie jak stowarzyszenia, spółki, firmy w ogóle, fundacje czy osoby prywatne powinny płacić podatki wyłącznie lokalne. Jakie? No to tak jak ustali samorząd, a samorząd powinien mieć szerokie możliwości ustalania od zera do dość dużych kwot i każdy sobie wybiera, gdzie chce działać, gdzie chce mieszkać, gdzie chce inwestować, tam gdzie mu się to spodoba. I podobnie powinno być z innymi ustawami, ochrony środowiska na przykład, ważne rzeczy, prawda, czy kwestie rodzinne, kwestie edukacji, kwestie pomocy społecznej, kwestie ochrony zdrowia, cała masa różnych ustaw, które mogą samorządy ustalać, nie musi to robić Sejm. Czyli taki system trochę federacyjny, rozumiem? Władza schodzi w dół, samorządy zbierają podatki, ewentualnie część tych podatków przekazują do władzy centralnej, tak? Bardzo federacyjny. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.